Artykuł 235, ustęp 1. Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senat lub prezydent Rzeczypospolitej. Ustęp 2. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym 60 dni przez senat. Ustęp 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 30 dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustęp 4. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Ustęp 5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów 1, 2 lub 12 Konstytucji może odbyć się nie wcześniej 60 dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Ustęp 6. Jeżeli ustawa o zmianie konstytucji dotyczy przepisów rozdziału 1, 2 lub 12, podmioty określone w ustępie 1 mogą zażądać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do marszałka Sejmu, który zarządza niezwłoczne przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących. Ustęp 7. Po zakończeniu postępowania określonego w ustępie 4 i 6 marszałek Sejmu przedstawia prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.